Agnieszka Glińska, twórczyni zespołu tańca współczesnego, już się nauczyłam, Art Color Ballet, tancerka, choreograf i można by jeszcze wiele, wiele rzeczy o Pani opowiadać, które wyniknęły z naszej ostatniej rozmowy, które wynikają z Pani życia przede wszystkim, którym jestem zachwycona. Dzisiaj chciałabym, abyśmy się skupili na pracy nad budową spektaklu, czyli jako laik chciałabym się dowiedzieć, co jest na początku, a co jest potem, oprócz tego, że na początku było słowo. Jaka myśl, jaki obraz, jaki dźwięk, jaki zapach powoduje, że jest ta iskra, od której powstaje ten zapał i ten płomień budujący spektakl. Tabula rasa, byłam świadkiem ostatnio tego spektaklu i po dwóch dniach mi się śnił, to chyba dobrze dla bardzo artysty, dobrze. Tak? I nie śnił mi się to znaczy, źle. Że wywołał pewne emocje, tak, nie śnił. Że gdzieś tam został zakorzeniony tak, w podświadomości. Muszę powiedzieć, że zrobił na mnie duże wrażenie i były nierzadkie momenty, że byłam zachwycona, naprawdę. To bardzo mi miło, to właściwie chyba o to chodzi, żeby tak zbudować strukturę spektaklu, żeby dotrzeć do osób, do widzów na bardzo różnych poziomach. Na tym tak naprawdę najbardziej mi zależy. Mhm. A lubi Pani też oceny krytyczne? Lubię dyskutować. W ogóle wydaje mi się, że jeżeli po spektaklu nie ma rozmowy, to spektakl nie wywołał żadnych emocji. On musi wywoływać jakieś emocje i musi coś wnosić. I nie mówić w sposób jakby oczywisty na temat pewnych tematów, tylko dawać do myślenia, zastanawiać. Niech widz po obejrzeniu spektaklu jeszcze przez chwilę poszuka. On nie ma znaleźć od razu, on ma poszukać. Ten spektakl niech się przyśni, niech później będzie pewnymi skojarzeniami, które się zauważa. Niech pracuje w człowieku. Ja lubię taką strukturę w ogóle bytu człowieka, który coś powoduje i w jakiś sposób rozwija i daje jakby kolejne stopnie. To znaczy, że jeżeli o czymś rozmawiamy pierwszy raz, to ja zaczynam te słowa zauważać, albo sposób myślenia został zmieniony, że nagle zaczynam pewne relacje w życiu inaczej postrzegać, zaczynam w ogóle dostrzegać niekiedy, że coś takiego istnieje. Także to też staram się pokazywać jakby widzom, że można jeszcze tak, można inaczej. Można inaczej zespolić malarstwo, taniec, ruch, dynamikę i dramaturgię jakby spektaklu, żeby na te same rzeczy, bo tak naprawdę wszystko gdzieś tam już było, ale spojrzeć nowym, jakby takim świeżym okiem. Także za każdym razem szukam czegoś po prostu nowego i oczekuję tego jakby od widzów. A lubi Pani po spektaklu jako reżyser, jako twórca, jako twórczyni ciszę? No, to znaczy, że był mocny spektakl. To jest coś, prawda? To znaczy, że wbił fotel, prawda? Także to musi być powód do dumy. Praca nad budową spektaklu, od czego to się zaczyna? Tak jak Pani rzekła, na początku było słowo, a u mnie chyba na początku jest obraz. Oczywiście słowa są też jakby ważne i one w jakiś sposób komunikują nas, ale w moich spektaklach jednak ważniejszy jest obraz, dźwięk i pewna jakby energia, którą wydobywam za pomocą światła, obrazu, dźwięku i ruchu. Słowa oczywiście też są i bardzo lubię, jeżeli w spektaklu istnieją, ale one też muszą nieść pewną wartość energii. To jest tak jak obraz, który jest abstrakcyjny, niesie pewną wagę emocji. Że nawet jeżeli widzimy kilka kresek, kilka plam, to zestawienie tych kolorów i rytmu tego obrazu niesie nam pewną jakby energię. To samo w słowach. One są ważne w jakimś sensie takim narracyjnym, ale ważniejsza jest jakby energia emocji. To jest tak jak słyszymy słowa, których pieśni nie znamy, bo są w języku obcym, a potrafimy się wzruszyć. To właśnie to jest to samo. Że ta energia jakby dynamiki wypowiadanych słów, każde słowo ma swój dźwięk, swoją intonację, która powoduje
pewną melodykę lub też rytmikę. Także to jest jakby dosyć istotne, jeżeli już ta pieśń się pojawia, czy słowo, to ono ma mieć takie właśnie znaczenie budujące jakby dźwiękowo. Na mnie bardziej jakby to oddziaływuje niż sama treść w sobie, która oczywiście może być też w bardzo różny sposób jakby przekazana, w zależności od tego, kto ją wypowiada i w jakim sensie ją wypowiada. I o której porze dnia nawet ją wypowiada, to ona zmienia jakby swoją jakby wagę i dynamikę. Tak. A też kiedy obraz. Spektakl przestaje być tylko i wyłącznie pani? Kiedy zaczyna też być... Ja nie mówię o odbiorcach. Od momentu chyba, kiedy zaczynam o nim mówić tak naprawdę, bo spektakl, ja wymyślam te spektakle w sensie takim, chcę, żebyś zatańczyła to, chcę, żebyś ułożyła taką choreografię, ale już później oddaję tak naprawdę te kawałki spektaklu, bo to jest ktoś, kto komponuje, robi te nutki, komponuje, składa, oczywiście analizujemy, czy to pasuje, czy nie pasuje, ale on już w tym momencie jest współtwórcą tego spektaklu. Osoby, które tańczą, tancerz nie tylko i wyłącznie mechanicznie odwzorowuje ruchy, zresztą przynajmniej u mnie w zespole tak nie jest, tylko wnosi pewną swoją interpretację. To jest w jakiś sposób taka relacja, która musi zaistnieć między twórcą a współtwórcami, żeby oni też po części jakby współtworzyli jakby spektakl. Wtedy on dopiero nabiera jakby dynamiki i charakteru. Także tutaj zarówno plastycy, którzy malują, tancerze wnoszą jakby swoją część. Scenografia, która powstaje. Nawet pan, który świeci, czy też pan, który nagłaśnia, on też jest częścią, mimo to, że go nie widać i może mniej później jest na świeczniku, ale on też powoduje, że ten spektakl ma taki, a nie inny odbiór. Dramaturgia świateł jest dla mnie niesamowicie istotna w spektaklu. Dlatego o nią bardzo zawsze walczę. A który z tych spektakli, o których mówiłyśmy, jest najbliższy pani sercu? Jakby pani tak miała wyjechać, mogłaby pani ze sobą w walizce wziąć tylko jeden spektakl, to który by pani zabrała do pociągu? Chyba nie mam takiego spektaklu. No, najbliższe w sensie takim emocjonalnym przetworzeniu, bo najwięcej czasu na to poświęciłam, to było Bursztynowe drzewo, Kryptonim 27. Preludium słowiańskie. Powiedzmy o kryptonimie, dwa słowa. Spektakl Kryptonim 27 powstał w Nowochódzkim Centrum Kultury przy okazji otwarcia galerii Zdzisława Beksińskiego. I też była ciekawa jakby historia poszukiwania muzyki. Muzykę napisał Nikola Kołodziejczyk. I też każdy krok jakby spektaklu był jakby poszukiwaniem, w jaki sposób chcemy tego Beksińskiego pokazać. Jest taka duża ilość obrazów, grafik, rysunków, fotografii, że właściwie o każdej z tych dziedzin możemy zrobić osobne spektakle. I próbowałam tak naprawdę wgryźć się i wczytać tak naprawdę w życiorys Beksińskiego, dlaczego on w ten sposób rysował, malował, co on chciał jakby przekazać. Na pewno trochę naprowadziły mnie jego opowiadania, które dosyć jakby chaotycznie pokazywały tą strukturę jego sposobu myślenia, ale taką dla mnie jakby ciekawostką i poszukiwaniem, dlaczego też w ogóle Kryptonim 27. Beksiński się absolutnie fascynował muzyką. On miał gigantyczną kolekcję muzyki symfonicznej. Sam próbował nagrywać różnego rodzaju jakby dźwięki, samplował te dźwięki. I dyrektor Sanockiego Muzeum, dyrektor Banach, przekazał nam właśnie jeden utwór, w którym Beksiński jak mantrę powtarza Kryptonim 27, Kryptonim 27. To nie był utwór, który mógł budować jakąś tam dramaturgię spektaklu i nie był użyty, ale ta nazwa Kryptonim 27 bardzo mi pasowała, bo to jest właśnie jakiś rodzaj taki tajemnicy, którą on chciał jakby przekazać w tych obrazach, że one mają gdzieś coś tam pod spodem, że każdy obraz musi być na nowo, indywidualnie, że tak powiem, rozczytywany, jest w jakiś sposób zagadką. Także ten kryptonim to jest w jakiś sposób taka zagadka, prawda? Taka tajemnica, którą tak naprawdę nie wiemy, co to znaczyło. Mogło to nic nie znaczyć, to była jego zabawa formą. Ale użył tych słów, w związku z tym stwierdziliśmy, że jest to świetny
tytuł na spektakl. I, no i Beksińskiego rozczytywaliśmy za pomocą właśnie i jego fotografii, która jest świetna, bo znany jest bardziej z malarstwa, ale doceniany przez krytyków jest też bardzo, jeżeli chodzi o fotografię, rysunki świetne. To jest bardzo prozaiczne. Jak można być fascynować? Czy marcowa pandemia was zatrzymała? Niestety tak. Przydało się to pani, czy nie? Powiem, że no, nie próżnowałam w sensie takim, że nie siedziałam założonymi rękami, nie płakałam, jak jest bardzo źle, tylko zasadziłam ogród kwiatami, patrzyłam, jak rosną, oddawałam się pewnym jakby przyjemnościom innym, na które nigdy nie mam czasu. Także jakby nie odczuwam tego jako coś bardzo złego. Oczywiście w tej strukturze jakby rozwoju zespołu, no na pewno się to zatrzymało. Znaczy zagraliśmy oczywiście kilka koncertów, udało się zrobić bardzo fajny spektakl Apollo Spętany. Wybrałam sobie obraz Wyspiańskiego jako taki symbol tej sytuacji, która następuje. Czyli Apollo, Bóg Słońca, Bóg Mus, który jest właśnie spętany. Wprawdzie... A czy powstała już myśl, żeby... Czy może powstanie kiedyś spektakl o pandemii? Chyba nie. Albo o czymś, co spowodowało zmianę w zachowaniach, w postrzeganiu świata, w refleksji? Myślę, że po jakimś czasie to na pewno w nas wykiełkuje, w sensie takim, że... Jeszcze za wcześnie. Że zmieniliśmy swój tryb życia. Poświęcamy więcej uwagi naszym bliskim, może częściej rozmawiamy z dalszymi znajomymi, dla których nie mieliśmy czasu. Także na pewno te relacje zostały zmienione. Wśród ludzi, których znam, zaczęli stosować, nie wiem, odpowiednie odżywianie, diety. Pieczenie chleba. Pieczenie chleba. Na skalę ogólnonarodową. Kiszenie ogórków. I no, to jest świetne. Moim zdaniem to jest super, że zapomnieliśmy trochę o tym, że nie tylko jakby gonitwa jakby za pracą, ale też pewne czynności w domu mogą być bardzo miłe i przyjemne. Także to jest moim zdaniem wspaniałe. Jeżeli ktoś potrafi odnaleźć i cofnąć w sobie jakby te instynkty takie pierwotne, które mamy, rodzinne i to pieczenie chleba, wspaniała sprawa. Wynika z tego, że pani się zdrowo odżywia, zgodnie z naturą. No staram się. Ale łącznie z pieczeniem chleba? Łącznie z pieczeniem chleba, dokładnie. Myślałam, że artystka takiej miary jak pani to już może robię pozwolić też nalewki, sobie. Robię też nalewki alkoholowe z różnych... No, a możemy kiedyś degustować? Tak, zapraszam tutaj? Bardzo. To ja zapraszam w takim razie. Niekoniecznie z nalewkami, chociaż będzie miło. Tym bardziej, że jeszcze mamy prezent dla naszych. Kalendarz. Tak, kalendarz, proszę o nim opowiedzieć. Powstał z okazji właściwie galerii fotografii, która odbyła się rok temu podczas World Body Painting Festival, na którym jesteśmy co roku. Fotografie znalazły się w cyklu różnych takich prac, które ukazują Art Color Ballet. A w związku z tym, że pokazywaliśmy drugi raz galerię w Operze Krakowskiej w styczniu, styczeń, luty, marzec, to już no, w marcu niestety wszystko zostało zamknięte, ale jeszcze załapaliśmy się 2 miesiące na to, że było trochę widzów podczas galerii, odbył się też wernisaż i właśnie z tej okazji wydaliśmy kalendarz. Właściwie rok się kończy, ale prace są na tyle ładnie wydrukowane, że myślę, że można nawet wyciąć i oprawić każdą z prac. Specjalnie został tak zaprojektowany kalendarz, a wiemy, że nasze fotografie cieszą się dużą popularnością i wiszą na wielu ścianach, stąd też no, kalendarz temu służy. No, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze nie jedną taką sesję zdjęciową zrobimy. Bardzo dziękujemy za ten prezent. Liczymy na następny, nie prezent, ale kalendarz w 2021 roku. Ja też zapraszam do kontaktu z nami, bo bardzo często organizujemy takie otwarte warsztaty, do których można przyłączyć się jako plastyk czy jako model. I
Te warsztaty są zwykle jedno lub dwudniowe, trwają zwykle po 8-10 godzin, ale myślę, że to też jest taka ciekawostka dla ludzi z zewnątrz, że mogą przystąpić i poznać trochę od wewnątrz strukturę naszych działań i być częścią w ogóle takiego obrazu. Także zachęcam do kontaktu i do relacji, do lajkowania nas na Facebooku, do uczestnictwa w spektaklach. Czy zwracała się może Pani do ministra kultury i sztuki o dotacje? Myślę, że chyba się... Zwróciłam się, niestety nie dostałam. Zabrakło mi półtora punkta. Mimo wszystko. Pani Agnieszka Glińska, nasz gość, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Tancerka i choreograf, artystka, twórczyni zespołu tańca współczesnego Art Color Ballet. Dziękujemy za Pani przybycie, obecność, dziękuję. Za prezenty. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na nasze spektakle. Będziemy na pewno.